dzisiaj gościmy w domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, więc dzień dobry wszystkim, witamy na 20. spotkaniu NH Network w formie śniadaniowej, choć nie zawsze tak jest, ale ostatnio dosyć często. Na każdym kolejnym spotkaniu ktoś proponował, że możecie następnym razem przyjść do mnie i w sumie tak przez już ponad 5 lat, bo w ubiegłym roku minęło 5 lat. Kto był, a kto nie był, ale zwykłe spotkania mają formułę bardzo luźną, polegają na tym, żeby się sieciować, bo też jak nazwa wskazuje, to jest NH Network, no i z czasem właśnie spotkania już nie dotyczą tylko tych, którzy działają w internecie, ale w ogóle różnych nowokuckich aktywistów, bardziej instytucjonalnych, mniej instytucjonalnych. Właśnie pamiętam te pierwsze spotkania, jak przychodziłam jako wolny strzelec i podobało mi się to, że mogłam poznać więcej ludzi z Huty, dlatego że mieszkam tutaj dopiero ponad 3 lata. A dzięki tym spotkaniom zawsze kogoś poznałam. I jakoś potem się te ścieżki przecinały i okazuje się, że naprawdę Huta to jest takie małe miasteczko, gdzie każdy każdego zna i począwszy od pani w piekarni po osoby, które gdzieś tam zawodowo też się później spotykają. Mieszkam ponad rok w Hucie. Zakochałam się w Nowej Hucie. Szybko. Bardzo szybko. Pierwszym moim pomysłem było wprowadzenie czegoś ogrodowego w Nową Hutę i w sumie jakiś taki zero waste rzeczy. I też sporo ludzi poznałam na samym początku, kiedy się też wprowadziłam właśnie do Nowej Huty. Sadząc słoneczniki, dynie. Jeśli mam czymś się pochwalić, no to w tym miesiącu organizuję Retrofest. To jest taki festiwal nawiązujący do lat 50., w których Huta była budowana, i więc tak rodzinnie. I też, żeby skorzystać z tego, że mamy park ratuszowy, w którym możemy też jakoś przebywać bardziej po sąsiedzku. Zbieram takie ciekawostki właśnie z prasy przedwojennej, dotyczące Nowej Huty, w zasadzie wszystkich tych wiosek, które weszły w skład Nowej Huty. No to jest taka moja osobista pasja, ponieważ ja się urodziłem w Nowej Hucie, a moi przodkowie pochodzą od strony mamy z Mogiły. Ja piszę książki, ale non-fiction. Napisałam Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, żeby opisać troszkę, jak kobiety tworzyły naszą dzielnicę, ale ja generalnie jestem takim samozwańczym trochę kronikarzem, to znaczy jak jest tylko ktoś, kto ma ochotę opowiedzieć coś o Nowej Hucie, ma babcię, dziadka, którzy jeszcze pamiętają, to ja się bardzo chętnie umawiam, spotykam, nagrywam, spisuję. I przede wszystkim to, co widać piękno w tej hucie, to jest ten zamysł w budowie. Od samego początku był zamysł, jak to ma wyglądać, jak to się będzie przedstawiało w perspektywie lat. Stare miasto, tak jak było piękne, tak jak pamiętam je przed 10 lat, ono umiera. A tutaj znowu jest na odwrót, że tutaj po prostu ta zieleń się na tyle rozwinęła, że tu zaczyna być po prostu faktycznie jako miasto ogród, to właśnie jest ta stara huta. Jak tu przyjeżdżam do tej starej Nowej Huty, no to jednak czuję się ten inny klimat, taki, nie wiem, przyjemniejszy może trochę. Mnie można, znaczy nas jakby jako grupę można znaleźć na Facebooku, to jest grupa zamknięta, właśnie Ratujmy Drzewo na Forcie Batowice. Widać, że ludzie są zaangażowani, tylko ta aktywność jest uśpiona, to znaczy potrzeba właśnie czegoś, co skupi. Wy tutaj właśnie przedstawiacie pracę. To, co wszystko słyszę odnośnie tych portalach, odnośnie tych grup, które działają, to jest praca, to jest włożona praca, pasja. To samo się dzieje z roślinami. Huta przetrwała ten czas rozwoju swojego i ona teraz jest w rozkwicie. Tak naprawdę widzimy po tych drzewach wszystkich, bo te drzewa, one mają te 30 lat. Huta przetrwała. Bierzemy udział w miejskim programie, takim rowerem cargo podróżujemy po Nowej Hucie. Do czego nam ten rower służy? Między innymi do przewożenia jedzenia w duchu idei zero odpadów. To jedzonko, które dzisiaj tutaj razem z Kasią dołożymy do lodówki na Szkolnym 20, pochodzi z polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Wydarzenie było organizowane przez Małopolski Instytut Kultury. Mamy nadzieję, że bardzo szybko znajdą się osoby chcące skonsumować te dobra. Gotowa? Tak.
5 lat temu do foodsharingu w cudzysłowie się zapisałam, bo tu żadnych zapisów nie ma. Zostałam wolontariuszką w foodsharing Kraków, którego główną ideą jest to, żeby jedzenie się nie zmarnowało. Żeby ratować jedzenie w końcówce daty, takie niesprzedane w sklepach, w restauracjach, ugotowane za dużo w naszych domach. I staramy się albo pomagać takie jedzenie odbierać i zawozić do jadłodzielni, albo tworzyć jadłodzielnie, czyli miejsca, gdzie się może każdy podzielić jedzeniem z każdym. Jeszcze cieplutki, brać po prostu i konsumować. O, super, widzę kawałek ciasta albo, nawet. Albo ryż, co wolicie. Ja wolę makaron. Masz jedne te. Pewnie, że. Jak wy się podzielicie, bo jest w jednym opakowaniu. Dacie sobie radę. Świetnie. W Krakowie w tym momencie jest 7 tego typu lodówek, 3 jadłodzielnie, czyli miejsca prowadzone przez Foodsharing Kraków. Miasto założyło w zeszłym roku 3 swoje lodówki społeczne, one nazywają się Lodówka Pełna Dobra. Zakładamy lodówki tam, gdzie nam ktoś udostępni miejsce, bo uważamy i zresztą myślę, że każdy się może tym przekonać, przechodząc nawet koło świetników niestety osiedlowych, że na każdym osiedlu lodówka miałaby rację bytu, bo ludzie niestety marnują tego jedzenia na potęgę. To jest akurat kiszona kapustka. Myślę, że a ja lubię. A może takie kabanosiki by pan chciał? A zjem, chociaż zębów nie mam, ale bardzo dziękuję i dużo szacunku. No przecież widzę, że pan ma zęby. Wiem, że miasto w swoim przekazie pokazuje też tą pomocowość trochę, że owszem, może się, że jest skierowane, lodówki są skierowane dla każdego, ale przede wszystkim dla potrzebujących. Natomiast ja bym się nie podejmowała oceniania, czy ktoś jest wystarczająco biedny, żeby podzielić się na przykład, poczęstować się serkiem, który ma ostatni dzień ważności, albo zwiędłą marchewką. I będzie tak, jak będzie, jak przeszło się rzuca ochłań, żyje się teraźniejszością i to, co Bóg da. I to są moje słowa. Dziękuję. Dzięki. A jeszcze sobie wezmę. Podziękowałem. Bardzo dziękuję.